Panie doktorze, karta diagnostyki i leczenia onkologicznego. Co to właściwie znaczy dla pacjenta? Jakie są plusy, minusy? Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, czyli popularnie zwane DILO, jest to dokument, który otrzymują pacjentki, w ogóle pacjenci onkologiczni, w momencie, kiedy rozpoznano u nich nowotwór złośliwy lub też jest podejrzenie takiego nowotworu. Ta karta powoduje, że pacjentka. Trafia w zupełnie inny tryb opieki, ponieważ terminy np. badań obrazowych, czy przyjęcia do szpitala, czy planowanych zabiegów operacyjnych są wtedy dużo krótsze. Od kilku lat z powodzeniem to działa, <klima> pozwalając skrócić ten czas od momentu rozpoznania poprzez ocenę stopnia zaawansowania do zastosowania odpowiedniego leczenia u pacjentów onkologicznych. Chciałabym zapytać jeszcze o klub młodych ginekologów onkologów. Czym właściwie jest ta organizacja? Czym się zajmuje? Tak jak sama nazwa mówi, jest to klub, natomiast zupełnie nie jest to klub zamknięty. Jest to taka organizacja stworzona przy Polskim Towarzystwie Ginekologii Onkologicznej, która skupia młodych ginekologów onkologów lub też ginekologów, którzy chcą rozwijać się w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Robiąc specjalizacje, czy w jakiś tam inny sposób się interesując, tak naprawdę powstała <laughs> troszeczkę na wzór takiej europejskiej organizacji, która się nazywa ENIGO. To jest European Network of Young Guy Oncologists. I my w Polsce staramy się te europejskie, <laughs> europejskie standardy. Wdrażać również poprzez tak naprawdę bliskie relacje pomiędzy ośrodkami, poprzez współpracę naukową, poprzez organizację wydarzeń o charakterze edukacyjnym. A tak poza tym to się po prostu bardzo lubimy i mamy wspólne zainteresowania i to tak znacznie ułatwia, ułatwia nam tą, tą współpracę. A co jest takim Waszym głównym celem? A, bardzo trudno jest taki jeden cel wskazać. I w medycynie, i w nauce, a już chyba przede wszystkim w onkologii, jest tak, że cele, które sobie stawiamy, nie zostaną nigdy osiągnięte. To jest ciągłe gonienie królika. Więc chcemy być coraz lepsi, chcemy oferować coraz lepszą opiekę naszym pacjentkom. Chcemy, żeby polska ginekologia onkologiczna była coraz bliżej światowych standardów. A tak naprawdę po części chcemy też te standardy kreować i wyznaczać kierunki. W takim razie mocno trzymamy kciuki, żeby, żeby się udało. Bardzo dziękuję. dziękuję. Bardzo dziękuję.